Cześć Arturze, witam cię zimowo. Witam serdecznie również wszystkich naszych słuchaczy. W Gliwicach śnieg? No, dzisiaj spadło w nocy. Dzisiaj spadło w nocy, także takie, ale to wszystko topnieje, wiesz. To nie te zimy już. Mój syn mi meldował właśnie, że tam w górach u nich koło Żywca jest taka pierzynka mała śniegu, także ja ci tu przygotowałem. Tam za mną jakiś kościół też ośnieżony. Wygląda to fajnie. No to dzisiaj będziemy mieli zimowo, Arturze. No będziemy mieli okres czasu karnawałowy, czyli mamy Sylwestra, mamy Nowy Rok, mamy Trzech Króli i tą kwestię staropolskiego karnawału, bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale Nowy Rok to nie jest Nowy Rok 1 września. Różnie w różnych kulturach, w różnych porach obchodzi się Nowy Rok, prawda? Bo na przykład w Chinach czy w Japonii to Nowy Rok przypada zawsze na kompletnie inny dzień, prawda? Żydzi z kolei też również świętowali Nowy Rok troszeczkę inaczej i najczęściej Żydzi świętują Nowy Rok we wrześniu, żeby było ciekawiej. Natomiast wyznawcy Mahometa, czyli muzułmanie, świętują Nowy Rok w momencie, kiedy przypomina się właśnie ucieczkę Mahometa z Mekki do Medyny, czyli no według ich wyliczeń to mamy tam minus 500 czy tam 600 lat, nie pamiętam dokładnie ile, ale mamy troszeczkę inny, tak? To kiedy oni obchodzą Nowy Rok? 622 rok jest, u muzułmanów jest 622 rok, czyli nasze lata minus 622 mamy... Ale mają też w styczniu? To znaczy muzułmanie oni w ogóle używają kalendarza księżycowego, powiem ci. A, no to się wszystko rozjeżdża, tak? Także kalendarz księżycowy jest o 11 dni krótszy niż ten normalny. No nie? Co jeszcze jako ciekawostkę, także właśnie u nich Nowy Rok przypada dosyć różnie. Ale powiem wam jedną ciekawostkę, o której na pewno nie wiecie. Bo na całym świecie ogólnie, tak samo jak powiem wam, że w Europie istnieje jedno jedyne państwo, które nie przestawia sobie czasu letniego na zimowy, na przykład. Nawet nie wiem, które to. Wszystkie państwa przestawiają sobie, a jedno państwo nie przestawia. To jest Białoruś. Na Białorusi zawsze jest to samo. Czyli jest czas Łukaszenki. Tak, natomiast Moskwa ma plus 2 w stosunku do... Tak. No ale na przykład Białoruś nie ma. Ale powiem wam jeszcze ciekawszą rzecz, bo nie wiem, czy o tym wiecie. Na świecie jest jedno państwo, w którym rok ma 13 miesięcy, a nie 12 miesięcy. No nie wiem. Bo też już były takie zakusy, żeby między tam chyba Skorpiona, a następny znak zodiaku... Wsadzić coś, węża, nie? Tam konstelację węża i byłoby na całym świecie równiutko po 30 dni, bez dyskusji, czy tam po ileś, czy po 28, nie pamiętam, jak oni to tam liczyli, ale wtedy byłoby to dosyć równo. A jakie to państwo, powiedz, zdradź nam. Moi drodzy, to jest Etiopia, dlatego że w Etiopii Nowy Rok zawsze przypada 11 września, prawda? Mm-hmm. Według kalendarza oczywiście gregoriańskiego, albo 11, albo 12 września, czasami jest to różnie. Etiopski kalendarz w ogóle składa się z 13 miesięcy, czyli 12 miesięcy ma po 30 dni, a jeden miesiąc ma 5 albo 6 dni. Jest to różnie, tak? Bo czy to jest rok przestępny, czy nieprzestępny, nie? Czyli jakbyśmy sobie policzyli, to obecnie w Etiopii mamy tak mniej więcej 7-8 lat do tyłu w porównaniu do naszego kalendarza, no nie? Ale starożytni Egipcjanie, oni uważali, że Nowy Rok jest wtedy, kiedy Nil wylewa. Przykładowo, nie? Rzymianie rozpoczynali Nowy Rok zawsze w marcu, bo mówili, że to na cześć Boga Marsa, Boga Wojny, tak? Natomiast, żeby było ciekawie, pierwsi chrześcijanie wcale nie robili 1 stycznia Nowego Roku, tylko pierwsi chrześcijanie uznawali za początek roku 6 stycznia, czyli moje urodziny, Trzech Króli, prawda? Jak czyli mogli to zlekceważyć, Pańczym, słuchaj, tak? jak to mogli przesunąć? No, przesunęli przez wzgląd, żeśmy omawiali papieża Sylwestra, nie? Który powiedział, że weźmie i podkaże potwora. Wszyscy się zastanawiali, co on za potwora w lochach trzyma, a on zegarek pokazał, bo wymyślił zegarek, tak. Nie? Który to wszystko odmierzał. No ale oczywiście przesuwano. Pierwotni chrześcijanie również czasami był taki okres czasu, gdzie używali kalendarza juliańskiego, a nie gregoriańskiego. Mhm. Prawda? W gregoriańskim było to 6, a w juliańskim czy odwrotnie, przepraszam cię, w juliańskim było 6, a w gregoriańskim było 25 grudnia, prawda? To jest ta różnica między prawosławnym kościołem a katolickim, prawda? Więc z biegiem czasu zaczęto to oczywiście przesuwać, oczywiście
W ogóle tak na marginesie, noworoczne święto to było takim świętem magii zawsze, prawda? Że tu coś się zaraz wyjawi, to zawsze my słyszeliśmy, że jak tysiąclecie zbliżało, to zaraz będzie kataklizm, no nie? Ujawnienie. W tym roku tysięcznym, dwutysięcznym, to będzie no naprawdę niesamowite rzeczy się zawsze twierdzono, że zawsze coś się jakoś tam przydarzy. Według dawnych praktyk, przykładowo pogańskich, to jeszcze do niedawna w ogóle stosowano, że stół po prostu obsypywano owsem, no nie? To chodziło o to, że oni obsypywali stół owsem, żeby to było na znak tego, że oni czekają na tą obfitość zboża, a tak na marginesie oczywiście brano różnymi zbożami, obsypywano stoły, żeby to było jakby na dobrą wróżbę, tak to nazwijmy, tak? Jak najbardziej o północy stawiano kiedyś na stole bochen chleba, żeby tego chleba w nowym roku jakoś nie zabrakło. No i w ten sposób rozpoczynano kwestię Sylwestra. W ogóle skąd się wzięły te sylwestrowe wróżby? Bo też pewnie od papieża, nie? Sylwestrowe to były takie wiejskie tradycje, wiesz? One były wiejskie tradycje w nowym roku, bo one były troszeczkę uboższe i obchodzono troszkę gorzej niż w czasie Wigilii. No i starzy Polacy po wyjściu z kościoła często szli do domu, bo chodziło o to, że im szybciej przyjdziesz do domu, tym szybciej przyniesiesz bogactwo ogólnie do domu w nowym roku. No nie, dlatego że też kiedyś na koniec roku, na Sylwestra szło się do kościoła, żeby podziękować za stary rok, tak? A 1 stycznia szło się, żeby podziękować za ten nowy rok, prawda? W ogóle skąd się wzięło to wróżenie? Jakie było to wróżenie sylwestrowe pierwotnie? Chciałem powiedzieć u Słowian, u Polaków, już za czasów też nawet szlachty, to była taka sytuacja, że wróżenie rozpoczynało się od noszenia po prostu drzewa na opał. I teraz dziewczyna, która niosła te drzewo na opał, jeżeli przyniosła taką parzystą ilość, to w tym roku właśnie powinna wyjść za mąż, tak? Natomiast w tym dniu też wróżono z tego, że właśnie podobnie jak na Andrzejki, lano wosk na wodę, albo lano ołów na wodę, tak? I wtedy ukształtowały się jakieś tam figury różnej maści. Był taki zwyczaj też rzucania buta przez ramię, prawda? Bo rzucał się przez ramię ten but, jeżeli on spadł nostkiem do drzwi, no to w najbliższym roku ta dziewczyna miała wyjść za mąż, prawda? No, kilka takich przysłów, które się pojawiły, a które tak naprawdę ci ludzie wynieśli z przyrody tak naprawdę. To były, że na święta Sylwester mroźny, zapowiedź na zimę groźną, prawda? Albo gdy nowy rok pluta ze żniwami, będzie pokuta, tak? Na nowy rok, jeśli jasno i w gumnach będzie ciasno. Nie wiem, czy ktoś wie, są gumna, nie? Bo teraz to wiele osób nie pamięta tego. To nie jest wcale brzydkie słowo. Nie, gumna, to jeżeli chodzi, mamy kwestię, że na wsi mamy obejście gdzieś tam przy stodole, to pewne ten okręg po prostu przy stodole, gdzie czasami nawet mucono zboże. To właśnie robiono w gumnach. To jest taki do roboty ten okres. Gdy nowy rok mglisty, zboża jeść będą glizdy, nie? Przykładowo. Także i powiem ci, że kupę z tych rzeczy, z tych przysłów właśnie sprawdzało się. Przyrodą, bardzo się sprawdza, tak? Kiedy na Sylwestra był wiatr, twierdzono, że będzie sytuacja taka, że będzie dużo owoców w tym nowym roku, w sadzie. Kiedy był śnieg, to podobno, nie wiem, ale podobno pszczoły się później rozmnażały bardzo dobrze, załóżmy. Dużo w ogóle gwiazd na niebie wróżyło jakąś obfitość jajek, tak, że te kury będą wtedy dużo niosły, no nie? No, te wierzenia były dosyć, powiedzmy sobie szczerze, bogate. W ogóle same te sylwestrowe życzenia, czy te podarunki noworoczne, tak sobie powiedzmy, to nasi przodkowie przywiązywali w ogóle wielką wagę do tych podarunków. Do tych noworocznych, podarunków, ale dzisiaj noworocznych. Tego już nie ma, Arturze. W tej chwili już nie ma, chociaż zawsze na Sylwestra ksiądz Zambony składał jakieś życzenia na nowy rok. Przede wszystkim parafianom najczęściej chodziło o to, żeby dożyli tych lat matuzalemowych, prawda? Albo przynajmniej połowę tych lat, no nie? A choćby i ćwierć dla igraszki, no i 200 lat nie dla fraszki, prawda? Także
Tych rzeczy też dosyć dużo było. W ogóle w Polsce w okresie renesansu, czy później w tych latach w wieku XVI-XVII bardzo dużo brano, do dobrego tonu w ogóle należało składać życzenia noworoczne albo osobiście, albo wysyłało się umyślnego, prawda? Czyli wysyłało się gońca, który te życzenia jakoś tam przenosił, no nie? Powiem wam coś takiego, że w ogóle ten okres czasu między Nowym Rokiem a Trzema Królami, prawda, czyli te 6 dni, nazywano w ogóle szczodrymi dniami, prawda? Albo ten wieczór poprzedzający Trzech Króli często nazywano takim okresem szczodrych dni, bo właśnie prezenty często dawano na Trzech Króli. Na przykład we Włoszech po dziś dzień prezenty nie są dawane pod choinkę, a na Trzech Króli? Tylko we Włoszech są dawane na Trzech Króli. I przynosi je Befana, prawda? Czyli przynosi je czarownica, która wpada kominem i na Trzech Króli rozdaje prezenty. Rodzaje prezenty. Zgodnie z tym, co było u pierwotnych też czy chrześcijan, ale oczywiście najhojniejszy to był Nowy Rok. W ogóle był też taki zwyczaj, wam powiem, że panowie aptekarze przynosili takie, przesyłali właścicielom majątków takie paczuszki z czekoladą, z wodą kolońską, z jakimiś tam pachnidłami, tak? I tak naprawdę mówiąc, najdłużej dawano taką kolędę, nawet finansową, czy w kieszeń, czy listonoszom, czy kominiarzom. Tak naprawdę obecnie rzadko kto komu daje tą kolędę. A ten zwyczaj przeniósł się tak naprawdę na Mikołajki albo na Wigilię, prawda? I tak sobie dochodzimy do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia, święto Epifanii, bo z greckiego Epifania, czyli objawienie. W ogóle święto Trzech Króli, które dla prawosławnych jest właśnie Wigilią, ono kończyło ten okres Wigilii Bożego Narodzenia tak naprawdę. I tak naprawdę jeszcze na początku XX wieku bardzo uroczyście obchodzono święta Bożego Narodzenia, nie tylko w tych obrzędach kościelnych, ale i w tym te imprezy ogólnie, one trwały od Bożego Narodzenia praktycznie do Trzech Króli. Ten Sylwester i to wszystko trwało tak naprawdę do Trzech Króli i tak naprawdę te gody nosiły też nazwę, mówiono, że to jest 12 pustych dni, prawda? One były niezwykle ważne w tym ludowym kalendarzu. Dlaczego? Dlatego, że pogoda, jaka panowała przez te 12 dni, miała być odpowiednikiem przede wszystkim tego, jakie będzie następnych 12 miesięcy, prawda? Od Wigilii te 12 dni aż... No i tak naprawdę ta wróżba przetrwała do dziś. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to zawsze mój tata mówił. To patrz, uważam, jakie będą wiesz, dni. Pamiętam tak przez mgłę, że te kolejne dni miały być odpowiednikiem miesięcy, nie? No i, ta, i to było też takie dosyć, powiem szczerze, bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ta opowieść o tych trzech mędrcach, albo Trzech Królach, bo my mówimy Trzech Królach, ale tam w ogóle w Biblii nie ma mowy o Trzech Królach, tak? To jest jakiś efekt Mandeli, no nie? Bo wiesz, wszyscy mówią o Trzech Króli, a nikt w życiu nie powiedział, że istnieje jakiś Trzech Króli, tak? W Biblii. Albo, że Ewa ściągnęła jabłko z drzewa. Przecież absolutnie, ona mogła banana ściągnąć. W Biblii jest napisane, że ona ściągnęła owoc, a nie jabłko, tak? No a my mówimy Trzech Króli, a tak naprawdę to było trzech mędrców, tak? I tylko jeden ewangelista o tym w ogóle mówi, bo mówi o tym w ogóle Mateusz i on pokazuje te przybycie tych trzech króli. Często też mówi się, że to było nie trzech króli, ale trzech magów. W ogóle wam powiem, że tylko jedna święta w Kościele katolickim miała objawienia. Możemy kiedyś o tym sobie pogadać. Nazywała się Katarzyna Emerich. Ona miała też stygmaty na rękach, między innymi. To była jedyna osoba w Kościele katolickim, która miała kompletne objawienia o trzech królach, tak? Czyli skąd oni przyszli, co myśleli, co czuli, dlaczego tędy szli i tak dalej, i też tak dalej. Też określała jako trzech króli, czy inaczej? Jako trzech mędrców, jako trzech władców, ale ogólnie tak naprawdę tylko jedna osoba w Kościele katolickim, więc to wszystko, co my wiemy, to możemy przyjmować za prawdę albo nie za prawdę, tak? Ale mamy to właśnie na podstawie, moi drodzy, tych objawień Katarzyny Emerich. Według legendy byli to oczywiście Kacper, który przyszedł z Arabii,
Melchior. Początkowo w ogóle Melkon, a nie Melchior. Początkowo mówiono, że to był jakiś Melkon, a nie Melchior, który przybył z Persji. No i Baltazar, który przybył z Indii. Dlatego się mówi i pokazuje, że Baltazar właśnie był ciemny, czarny, albo ogólnie inny. Śniady. Śniady taki, prawda? Oczywiście od XV wieku w to święto Trzech Króli święci się właśnie złoto, kadzidło i mirre, prawda? Czyli symbol tych darów, które mędrcy złożyli. No i oczywiście pisze się na drzwiach te inicjały K plus M plus B i wcale to nie oznacza Kacpel Melchior Baltazar, tak? Tylko to oznacza, bo powinno się pisać C, a nie K, tak? Powinno się pisać po łacinie, bo to oznacza Christus Mansionem Benetica, tak? Czyli niech Chrystus błogosławi ten dom. Ale Polacy, jak to Polacy, walą K, M, B i tyle. Będzie K, będzie Kasper, będzie Melchior i tyle, nie? I Baltazar. Ale to wcale nie chodziło. To chyba wychodzi z kręgów kapłańskich, nie? To kapłani robią, piszą. Tak, no kapłani brali, kapłani po prostu zawsze przy kolędzie ogólnie pisali to K plus M plus B. Ale to, co ciekawe, przynajmniej u nas, ale nie do końca wiem dlaczego, jak jest kolenda na Śląsku przed Bożym Narodzeniem, to też piszą. No właśnie oni piszą KMB, czyli Chrystus, tak. Prawda, Mansionem Benedica. To oni piszą, niech Chrystus błogosławi ten dom, a nie Kasper Melchior Baltazar. Ostatnim w ogóle tym dniem z tych świętych wieczorów to był właśnie ten wieczór Szczodry i tutaj powiem Ci też, właśnie ja kultywuję tradycję, powiem Ci szczerze, od jakiegoś czasu, śląską tradycję, ogólnie Ci powiem. No jaka? Z Dniem Trzech Króli wiąże się wiele obyczajów, ale ja biorę zawsze, ponieważ są to moje urodziny, to zawsze było starą zasadą, że dawano placek Trzech Króli, prawda? On był robiony, pieczony specjalnie na to święto Trzech Króli. Natomiast jeśli chodzi o Śląsk, to robiono właśnie śląskie sujki, prawda? Czyli te z marchewki, prawda? Bardzo ciekawa potrawa, można sobie jeść. Nie znam tego. Bardzo smaczne, tak jakby paluszki, gdzie w cieście masz szczapy marchewki, bardzo fajne. Powiem Ci szczerze, czy tak samo robi się te szczodraki z grzybami, czyli takie ciastka napychane grzybami. I to były specjalne dania, które były dawane właśnie na Trzech Króli. Ja staram się też zawsze przygotować na Trzech Króli coś z tego, szczodraki z kapustą, z mięsem, czy ogólnie ten placek Trzech Króli, który też któregoś roku tam zrobiłem. No i od momentu, moi drodzy, Trzech Króli rozpoczyna się tak naprawdę karnawał. Karnawał, czyli po staropolsku, przynajmniej z ogniem i mieczem albo z potopu wiemy, tak, że karnawał po staropolsku nazywał się zapusty, tak? No tak. To były zapusty, to były takie, bo wieczór Trzech Króli to jest taki święty wieczór. No i wtedy właśnie rozpoczynały się zapusty. Czyli jak to pisali niektórzy, mięso pusty, zapusty, niech pany kapusty, jeno sarny, jelenie i żubrowe pieczenie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że zapusty to jest okres kuligów, polowań, tak, i imprezowania na całego praktycznie przez dosyć długi okres czasu, bo Słowianie jako naród rolniczy żyli praktycznie zgodnie z naturą. Ja na przykład powiem Ci, lubię jeździć na Podlasie w rodzinne strony mojego ojca, bo tam ludzie naprawdę żyją zgodnie z naturą i w te krótkie zimowe wieczory gdzieś tam upędzali się w kniejach za jakimś zwierzem. Wieczorem nad rzeką wiązano jakieś sieci, gdzie tam pleciono koszyki, jakieś opałki, prawda? No i koniec końców, w ogóle był taki słowiański bożek, nie wiem czy wiecie, w mitologii słowiańskiej jest taki bożek, który nazywa się Pust, tak? Czyli oczywiście Pust, którego trzeba było unikać i stąd się wzięły za pusty. Za pusty, prawda? No i w ogóle, żeby go jakoś tam uczcić troszeczkę, bo go unikano na różne sposoby, żeby go przechytrzyć, wiązano te sieci, polowano i tak dalej, ale żeby sprawić mu też przyjemność, to właśnie robiono dla niego imprezy i tą imprezą, która
miała być dla tego bożka pusta, był właśnie Kulik. A. Bo Kulik według tradycji to jest zabawa aż od czasów Popiela. Tak? I ma na celu, żeby zalana była każda gardziela. No nie? O to chodziło, prawda? Jak to mówią kroniki polskie. Chodziło o to, żeby imprezować, bawić się, szaleć, tak? Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, kiedy Kulik wszedł w zwyczaj albo w... był tak, ale był tak naprawdę największą zabawą rozrywkową. Powiedzmy wiesz sobie co, to najbardziej niesamowity Kulik przeżyłem nie w Polsce, przeżyłem ich tam dużo, nie? Ale tu w Stanach Zjednoczonych, dokładnie koło Denver w Colorado, bo to był, po pierwsze tak, był śnieg, po drugie były wozy i nawet były na płozach te wozy, ale powozili nimi kowboje. No. Oni tą tradycję przejęli z Europy. No to ja ci powiem też, chciałem sobie do dzisiejszego spotkania zrobić taką miniaturkę, no nie? Mm-hmm. I była sytuacja, że wziąłem sztuczną inteligencję i wpisałem do sztucznej inteligencji, żeby zrobiła mi miniaturkę, że tak jest staropolski Kulik, takie no. Wiesz, szlachta jedzie i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba myślę, że sztuczna inteligencja nie do końca wie, jak wyglądała polska szlachta, bo wsadziła takich, wiesz, bojarów rosyjskich w takich papakach, no nie? Okej. Okay. Obwieszonych no. Złotem, że ty od razu zobaczysz, że to chyba raczej ta szlachta z Kresów, bo na pewno na nie na to. No. Ale w ogóle wam powiem, że Kulik to była taka zabawa przede wszystkim wyższej szlachty. I to nie było tylko to, że się siadało, jechało w długą, tak jak w Potopie to było, nie? Pokazane przez Sienkiewicza. Tylko chodziło o to, że się robiło całą trasę. Się tym Kuligiem zajeżdżało do konkretnych osób. Jak się zajechało, te konkretne osoby musiały przyjąć z noclegowaniem albo przynajmniej z jedzeniem, z piciem. I na tym ta impreza tak naprawdę polegała, że jeżeli jakiś dom został wytypowany, to ci właściciele musieli przygotować piwniczkę dosyć obficie, żeby wstydu nie było, żeby czegoś nie zabrakło, tak? Bo to już nawet w Biblii jest napisane, że jak było wesele w Kani Galilejskiej, to już Matka Boska mówi do Jezusa: synu, nie mają już wina, będzie wstyd, nie? To już oni wiedzieli, że będzie wstyd, jak nie ma wina, nie? Także szczerze mówiąc, na tym to polegało. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale właśnie Kulik to był okres czasu, gdzie tylko i wyłącznie, powiem wam, jedzono bigos. Mhm. Bigos był potrawą wymyśloną tylko Kuligową. I wyłącznie, jeśli chodzi o kulik. Był bigos królewski. Czyli nie było kiełbasek z rożna. Nie było. Ale był bigos królewski i oddzielny był bigos litewski. Proszę ciebie, że w koronie jedzono inny bigos, prawda? A czym one się różniły? No, tutaj jeżeli ci podam, jaki był przepis, bo mam przepis, ja taki robiłem i jeden, i drugi sobie na jednego roku, to na przykład jeśli chodzi o ten bigos, który jedzono w koronie, czyli tutaj u nas, to masz tak, 1,5 kg kiszonej kapusty, z 350 gram żeberek wieprzowych, 200 gram wędzonego boczku, 350 gram takich skrawków z wędlin, czyli szynka, baleron, polędwica, po 350 gram pieczonego schabu, pieczonego drobiu, pieczeni wołowej, 300 gram kiełbasy, 200 gram wydrylowanych, suszonych śliwek, 2 łyżki miodu, 150 gram rodzynek, 2 szklanki mocnego rosołu, listek laurowy, ziele pieprzu, jałowiec, cebulę, no smalec i tak dalej, tam takie różne dodatki. Natomiast dla porównania, bigos litewski, to mamy też 1,5 kg kapusty, ale mamy dodawane winne jabłka, sok z cytryny, cebulę, 250 gram wołowej pieczeni, 250 tłustej wieprzowiny, 2 przodki zająca, 60 gram smalcu, 120 gram kiełbasy, włoszczyzna, liście laurowe i tam różne jakieś tam dodatki przyprawowe. To były różnice. Koronny był bardziej taki treściwy, bardziej mięsny. Aha. Tamten był zaprawiany po prostu jabłkami na przykład, nie? Cytryny. Winnymi przykładowo. No ale też dodawano do bigosu, załóżmy w koronie, czyli tutaj w Polsce, przykładowo czerwone wino, prawda? Tak, no nie? Tak, żeby tak.
tym winem przesiąkło. Czy też, i to był, to były dwa typowe bigosy, bo był koronny i litewski, ale istniał jeszcze bigos myśliwski, który był przygotowywany w tym okresie karnawału, ale tylko po prostu w momencie, kiedy brano i no szło się, załóżmy, na polowanie. On był mniej więcej podobny do tego bigosu koronnego, ale troszeczkę w innych proporcjach to było, troszkę inaczej wyszło. I właśnie tutaj jest z tego okresu, bo właśnie w karnawale powstał moja ulubiona zupa, czyli krupnik, prawda? Krupnik, czyli istnieje znowu dwa najbardziej cenne krupniki, które są w alkohole. To jest krupnik litewski, krupnik koronny i jeszcze był krupnik kurpiowski, tak? No oczywiście były tam inne krupniki, gdzie dawano jeszcze, dodawano różnej maści miody do tego, tak? Ale to właśnie krupnik to był alkoholem również stworzonym głównie, jeśli chodzi o ten okres, właśnie... A ciekawi mnie nazwa, Artur, wiesz, krupnik, skąd się to wzięło, skoro... Krupy... Proszę? Skrup, ale... czyli z ziarem. Ale... Dobra, co miały ziarna do tego? Czy pędziło się ten alkohol na ziarnach? Na ziarnach na przykład. Jego pędzono na ziarnach, ten alkohol, na różnych kwestiach. Kiedyś tam, bodajże chyba ja mówiłem w którymś z tych naszych tych kwestii kuchennych, chyba gdzieś tam o krupniku coś tam wspominałem. Musiałbym znaleźć, poszukać. To było od krup, od ziaren, tak? I teraz powiem ci jeszcze, to był taki okres, gdzie właśnie robiono maskarady, czy maszkary, czy w ogóle te zabawy polegające na zakładaniu masek. I tak naprawdę to były zabawy, które najbardziej polubili i mieszczanie, i szlachta, tak? Bo ten zwyczaj w jakimś tam stopniu przeszedł, chyba mi się wydaje, z Włoch. I pierwszy oczywiście, pierwsze takie maskarady były w Warszawie robione. I później z biegiem czasu zaczęły one zwabiać, powiedzmy to szczerze, pospólstwo, tak? No i tak, jak skoro tak, maskarady, to pewnie dlatego zawędrował ten zwyczaj do Brazylii, na karnawał. Do Rio. Do Rio. Do Rio, ale ci ludzie w Rio, to oni czasami całe życie zbierają, żeby tam zatańczyć w ogóle, tak. Wiesz, na tym, nie? To jest przecież ten... W ogóle jeśli chodzi o największe imprezy karnawałowe, które istniały za czasów szlachty ogólnie, Rzeczypospolitej, obojga narodów i najbardziej znane, tak na marginesie, tak jak się mówi, że jadało się w Krakowie u tego, jak mu tam się nazywa? Uwierzynka, no, w Krakowie Uwierzynka, bo Uwierzynka imprezę zrobił oczywiście Kazimierz Wielki, prawda? W zasadzie to nie u niego zrobił, ale była sytuacja, że on tam niby zorganizował ten Wierzynek. To najlepsze imprezy karnawałowe, które były znane na całą Rzeczypospolitą, one odbywały się, te bale karnawałowe, w Gdańsku, w dworze Artusa, tam naprzeciwko Neptuna, gdzie jest, albo w różnych tam domach cechowych, tak? No oczywiście też bardzo słynne były bale warszawskie, dlatego że w pewnym okresie czasu, gdzie Zygmunt III Waza przeniósł stolicę, to był chyba 1571, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Jak coś, to mnie w komentarzu poprawcie albo zbesztajcie, ale mi się wydaje, że Zygmunt III Waza, z tego co kojarzę, to był 1571. Chyba. Okej. I kwestia oczywiście... Wtedy też te imprezy odbywały się najczęściej właśnie, te bale warszawskie. One były dosyć brane, też kucznie robione. W ogóle skąd się wziął nazwa karnawał? No, ze starożytnej Grecji, powiem wam tak szczerze, bo w starożytnej Grecji karnawał trwał 3 dni. To było takie 3-dniowe święto. Święto dla życia, dla przyrody i dla umarłych ogólnie. Pierwszy dzień to polegał na otwieraniu beczek, czyli otwierając beczki z alkoholem otwierał się świat podziemny, który gdzieś tam istnieje, prawda? I w tym dniu pijąc witano dusze zmarłych. Drugiego dnia po złożeniu tych ofiar zmarłym z wina odbywały się takie procesje właśnie, gdzie tam były różne tańce, różne śpiewy. Natomiast trzeci dzień były takie zwane garnki i wtedy właśnie
brano i składano ofiary Hadesowi, czyli Bogu no tak. świata zmarłych. Zboże sypano do tych garków i zakopywano, prawda? I wtedy różne duchy brano, przepędzano, bo nie wiem o tym, czy wiecie, to właśnie Nowy Rok też był okresem bardzo magicznym. Mówiono, że Słowianie mówili, że tu gdzieś się właśnie w Nowym Roku szwędają te duchy, nie? Bo nie mają co tam zrobić i one gdzieś tam tutaj sobie gracują, tak? No i tak mniej więcej wyglądał ten okres karnawału. I do kiedy on trwał? Do kiedy on trwa? Do Matki Boskiej Gromnicznej. I też do Matki Boskiej Gromnicznej ogólnie trzyma się choinkę najczęściej w domu, prawda? Ogólnie, maksymalnie. Czyli do 2 lutego, to jest Matki Boskiej Gromnicznej. Na Śląsku była tradycja, że choinkę się zdejmuje po Trzech Królach na drugi dzień. No najczęściej po Trzech Królach zdejmowano choinkę, natomiast no my to tacy na Mazowszu bardziej tacy polscy Janusze byliśmy, zdejmowano choinkę jak ksiądz po kolędzie zobaczył tą choinkę, to już wtedy można było zdjąć. Tak. No. Ale wiesz, ale ogólnie maksymalnie się mówiło, w różnych regionach było z tym różnie, ale maksymalnie mogła stać do Matki Boskiej Gromnicznej, rzadko kiedy stała, ale w niektórych regionach stała, czyli do 2 lutego. To jest święto ofiarowania pańskiego i to jest święto, które kończy właśnie ten okres Bożego Narodzenia, tak? Według w ogóle, skąd się wzięło to Matki Boskiej Gromnicznej? No my doskonale wiemy tą kwestię, że mamy to z Biblii, że tamten był zwyczaj ofiarowania Jezusa i wtedy Matka Boska ofiarowała Jezusa w świątyni i ten obrzęd w ogóle w Polsce dawniej nazywał się wywodem, tak? To obrzęd cały polegał dawniej na tym, że kobieta klęczała sobie przed taką kratką, przed prezbiterium. Nie wiem, czy w ogóle taki kościół widziałeś, bo na przykład ja w Płocku u nas był taki kościół, specjalnie jeszcze z tych dawnych czasów. Co śmieszne, w tym kościele objawienia miała Mateczka Kozłowska, która założyła Mariawitów, które były identyczne jak objawienia Faustyny, tak? Ale Mateczki Kozłowskiej nie uznano, a Faustynę uznano. Nie? No i w kościele Jana Chrzciciela, tylko wam powiem, w kościele Jana Chrzciciela w Płocku, jak ktoś pojedzie, to zobaczy, że istnieją konfesjonały po bokach, ale nie ma ostatniego konfesjonała, bo tam, gdzie konfesjonału, tam, gdzie są barierki, to przed barierką z jednej i z drugiej strony jest drewniana jakby płyta z kratką, tylko z kratką. Tak jakby kawałek konfesjonału, ale niedokończony. I to właśnie służyło do tego, że na Matki Boskiej Gromnicznej kobieta przed tą kratą, przed ołtarzem klękała, podawano jej wtedy właśnie taką zapaloną świecę, odmawiano modlitwę, no i kropiono tą kobietę wodą święconą i ona wtedy była dawniej, według dawnej liturgii przedsoborowej, oczyszczona tak jakby, prawda? Takie to było, takie to były zwyczaje, takie to były tradycje i ogólnie jest to dosyć ciekawe, oczywiście sama istota tej świecy gromnicznej, tak, która miała swoje znaczenie, że jak były burze, jak były grzmoty, pioruny, zapalano gromnicę w domu na wiosce, wystawiano przy oknie, tak, bo ta poświęcona gromnica była zawsze tą oznaką wiary, nadziei i miłości. Wierzono w ogóle, że ona posiada jakąś magiczną moc później. No i tak naprawdę w każdym polskim domu, zarówno tym pańskim, jak i tym chłopskim, była jakaś gromnica, była palma i to gdzieś tam było przy łóżku zapalane najczęściej, przynajmniej w tych dawnych... W ogóle niektórzy twierdzili, bardzo fajne są takie obrazy, gdzie stoi jakby Matka Boska z gromnicą w zimie, w śniegu, i tam gdzieś kulą się takie wilki, prawda? Dlatego, że wierzono w ogóle, że zapalona gromnica chroni, tak, odstrasza, stąd też wzięły się takie legendy w ogóle, nie? Że ona odstrasza wilki, bo była taka legenda, że Matka Boska kiedyś ocaliła małego wilczka w ogóle przed takimi chłopcami, no i uczyniła tego wilczka swoim sługą, tak? Więc od tego momentu, kiedy pokazywało się tą gromnicę, to te wilki zaczynały po prostu słuchać. Ogólnie
Matki Boskie. W ogóle stare polskie przysłowie mówi, że gromnica zimy połowica, tak? Ale pamiętam też takie zwyczaje, kiedy wiesz, wydarzały się takie sytuacje niecodzienne, na przykład zabrakło prądu, nie? To wtedy gromnica miała odstraszać, bo wiesz, brak prądu to była ciemność, to było coś, co wnikało, nie? Gromnica miała nie tylko dać światło, ale i odstraszać. Odstraszać to, co mogło z tą ciemnością przyjść. To też jest ciekawe, bo nie wiadomo, co przychodzi, nie? Bo wtedy masz nie strach, ale masz lęk, nie? Natomiast nie wiem, czy wiecie, że w ogóle święto 2 lutego, było dawniej nazywane Imbolik i ono było takim pradawnym celtyckim świętem, bo ono miało tak jakby ściągnąć wiosnę i ciepło słońca ogólnie, tak? Więc ci wyznawcy różnych pogańskich wierzeń zapalali w tym dniu różne ogniska, chodzili z jakimiś pochodniami. Po co? Po to, żeby przywołać słońce, żeby słońce przyszło, żeby ziemia zaczęła być ponownie płodna, tak? Bo gromnica, tak, oczywiście jeśli mamy 2 lutego, to powinno być jeszcze wtedy 2 lutego zimno. Teraz troszkę się to pozmieniało, ale tak jak dawniej mówiono, gdy słońce świeci na gromnicę, to przyjdą mrozy i śnieżyce, prawda? To też pamiętajcie o tym. Kiedy będzie słońce, sobie sprawdźcie, słońce na gromniczną, na 2 lutego, to będziecie mieli zimę w kwietniu albo gdzieś tam później, nie? Czy gdy na gromnicę na dachu ciecze, zima jeszcze się przywlecze, tak? Gdy na gromniczną rozstaje, rzadkie będą urodzaje. W ogóle według dawnych wierzeń polskich albo zwyczajów polskich, to w ogóle było coś takiego, że Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego, to był ostatni dzień, kiedy w ogóle kawaler powinien się oświadczyć i poprosić o rękę pannę młodą. O, mocne. To był ostatni. Tak, bo często właśnie mówiono, że w święto Panny Gromnicznej bądź śliczny mój kawalerze, jakieś takie teksty chodziły, tak? I to był ostatni dzień na oświadczyny. Po prostu trzeba było się zbierać. W ogóle kiedyś było całkiem inaczej, bo kiedyś po prostu była prosta sprawa. Chłopak chodził z dziewczyną rok, tak? A jeżeli już po roku, jeżeli on przez rok się nie zdecydował, to on się w ogóle nie zdecyduje. W ogóle jest takie fajne japońskie powiedzenie, wam powiem, które mówi, że jeżeli 20-letni mężczyzna jest chłopcem, to całe życie pozostanie chłopcem. Tak? Bo 20-letni chłopak to powinien iść do wojska, powinien walczyć, powinien nie wiem co, a nie on siedzi z mamusią, tak? 20-latek, nie? Więc Japończycy zawsze tak mawiają, że jeżeli 20-letni mężczyzna jest chłopcem, to całe życie pozostanie chłopcem. I kiedyś tak było, że pierwszy rok chodziło się z dziewczyną, jak było się pewnym, nie ma sprawy, to się oświadczało po roku. A jak po roku się chłopak oświadczył, to ten następny, 2 rok, on był już dla ich rodziny. Rodziny się dogadywały, rodziny mówiły, co robią, jakie wesele będzie, jaki posag będzie, co jak będzie wyglądać, prawda? Ale to wszystko się zamykało. Ale to wszystko się zamykało w 2 latach, a nie takie teraz, jak teraz są takie jaja. 10 lat berety. Albo wcale. Tak, jaja jak berety, że chłopak chodzi z dziewczyną 10 lat i ona jest jego narzeczoną, a nigdy nie będzie żoną, tak? Po prostu. Ja nie, jakiś absurd, bo ona jest narzeczoną, bo głupio jest, żeby była nikim, bo powiedzą, że jest kochanką, no to przynajmniej jest narzeczoną, inaczej to brzmi, no nie? Po prostu, nie? Także to też to jest całkowicie inna sytuacja, no możemy się zastanawiać głęboko, czy w dzisiejszych czasach dziewczyny się szanują, a czy chłopacy tak naprawdę w ogóle mają jaja, nie? Tak to powiedzmy szczerze, bo Fryderyk Nietzsche kiedyś powiedział coś takiego, powiem szczerze, i myślę, że dużo z tego jest prawdy. Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś coś takiego, że kiedy jest wojna, mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą. Kiedy jest pokój, mężczyzna jest kobietą, a kobieta jest mężczyzną. I tylko w czasie pokoju się zobaczy mężczyzn w rurkach, a kobiety z kluczem hydraulicznym i tak dalej. Jak przychodzi wojna, to wszystko ma swoje miejsce potem, no nie? Ogólnie. Najczęściej, tak to najczęściej jest, nie? Tyle. Tyle. Wiesz, to ostatnie, tak zamyśliłem się, bo jakby to ostatnie nie trafia za bardzo do mnie, bo uważam, że wojny nie są naturalne i powinny zniknąć. Więc jakby, no nie, już, no, jakby, bo tak ale... naprawdę, jeżeli ktoś ciebie krzywdzi, Zygi, jeżeli ktoś ciebie krzywdzi, to pomyśl, no, że z nim jest coś nie tak.
No, bo nikt normalny, tak. Nikt normalny nie będzie nigdy krzywdził drugiego człowieka. Dokładnie tak. No, Artur, zimowo było. No to za nami cały ciąg tego wszystkiego, co opowiedziałeś, łącznie z dniami listopadowymi, z ostatkami, ze świętami, no a teraz ze staropolskim karnawałem. Bardzo ci dziękuję za przytoczenie tych historii. Dzięki ogromne. Idźcie na kanał Artura. Artur tam ma więcej, jak potrzebujecie przepisów na bigos albo na jeszcze smaczniejsze rzeczy. Chociaż dla mnie bigos jest zawsze super, najsmaczniejsza potrawa. Dobrze zrobiony bigos. Tak. No to idźcie oglądać tam do Artura. Ty tam masz bardzo dużo przepisów. No ze 300 chyba, z różnych części świata, ale każdy na pewno coś znajdzie dla siebie i zobaczycie, że jeżeli ja coś robię jako antytalencie kulinarne, no nie, no to znaczy, że... Okej. Dziękuję ci, trzymaj się, na razie, cześć. Pozdrawiam serdecznie.